Loża Radiowa. W Loży Radiowej witamy naszego drugiego gościa, dr Stanisław Niewiński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej organizuje jutro konferencję podsumowującą nasze 20 lat w NATO. Kto będzie brał w niej udział? O, będzie w nim brało udział aż 6 prelegentów. Warto w szczególności wymienić takie osoby jak pana generała Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcę Wojsk Lądowych RP, pana doktora Andrzeja Jacucha, wieloletniego pracownika NATO, a także reprezentanta Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wojskowej Akademii Technicznej. Będzie przedstawiciel 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, pani doktor Beata Górka-Winter z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Także ten zespół będzie taki dosyć liczny i dosyć bogaty w doświadczenia. Tak, interdyscyplinarny, bo i cywile, i wojskowi. Tak, i cywile, i wojskowi. Jak najbardziej. Staramy się tutaj dosyć pluralistycznie do tego zagadnienia podejść. A tytuł konferencji dosyć ogólny, bo na wschodniej flance sojuszu 20-lecie członkostwa Polski w NATO. Czy na czymś konkretnie chcielibyście się Państwo skupić jutro? Myślę, że chcielibyśmy się skupić na takich dwóch podstawowych elementach. Po pierwsze, chcielibyśmy właśnie podsumować te 20-lecie członkostwa Rzeczpospolitej w NATO. Z drugiej zaś strony chcielibyśmy się również odnieść do przyszłości sojuszu, przyszłości członkostwa Polski w tej organizacji. Mhm. Czyli jakieś, w którąś stronę możecie pójść? Państwo już, że tak powiem, zapowiadający naszą rozmowę, wskazywaliście na to, że w chwili obecnej pakt przeżywa pewne trudności, pewien kryzys. Także no właśnie chcielibyśmy, aby ci nasi prelegenci odnieśli się w jakimś stopniu, wskazując na swoje dotychczasowe doświadczenia, do właśnie tej przyszłości Paktu Północnoatlantyckiego, tego jak ta organizacja może się rozwijać w przyszłości. Jakie tutaj, powiedzmy, ewentualne zagrożenia są dla naszego państwa. No dobrze, do tego jeszcze wrócimy, ale proszę mi powiedzieć, do kogo jest adresowana ta konferencja? No, prelegenci sami ze sobą przecież nie będą dyskutować. Kogo zaprosiliście? Zaprosiliśmy opolskich samorządowców, przedstawicieli opolskiego biznesu, przedstawicieli środowisk wojskowych z naszego regionu, a również studentów oraz licealistów. Także mamy takie dosyć szerokie grono słuchaczy. A licealiści są zainteresowani takim tematem? Jak najbardziej. Powiedziałbym nawet, że młodzi ludzie w szczególności interesują się takimi zagadnieniami. No, pewnie nie wszyscy, ale dla niektórych polityka jest ważna. A samorządowcy? Samorządowcy jak najbardziej również, ponieważ członkostwo Polski w NATO, powiedziałbym, dotyka bardzo różnych kwestii, nie tylko i nie wyłącznie kwestii obronnych, ale również odkąd Polska wstąpiła w 1999 roku do NATO, Polska w ten sposób bardziej zintegrowała się ze światem euroatlantyckim, przyczyniło się to także do wzmocnienia naszego rozwoju gospodarczego, także z tego punktu widzenia to jest również kwestia jak najbardziej dla nich interesująca. Podobnie jak dla przedsiębiorców. No, prawdę powiedziawszy, coś chyba jest na rzeczy. Nie tak dawno na naszej antenie jeden z wojskowych mówił o tym, że poszukiwane jest miejsce na bazę WOT-u, Wojsk Obrony Terytorialnej, i zadzwoniła do mnie pani burmistrz jednej z takich miejscowości, nie powiem których, które przeżywają trudności finansowe. Ona mówi, że ona ma miejsce, gdzie taką bazę mogłaby stworzyć, do kogo ma zadzwonić. No proszę. No i to jest dobre podsumowanie właśnie tego zagadnienia. Czyli ma to taki praktyczny wymiar jakby związany z funkcjonowaniem nawet samorządu? Ma praktyczne zastosowanie, ponieważ musimy pamiętać o tym, że polska armia dość intensywnie się modernizuje i to jest, powiedzmy, pewien proces, w który mogą się włączyć różne środowiska, nie tylko stricte wojskowe. Na przykład biznes. Na przykład biznes, a jak biznes, to również koła samorządowe. Mhm. No, czyli okazuje się, że to jest wielowątkowa historia. Bardzo wielowątkowa. Czyli nie tylko wspominanie ostatnich 20 lat. Nie tylko. Myślę nawet, że zagadnienia pewnej przyszłości i obecnej sytuacji i problemów, jakie przeżywa NATO, będzie takim dosyć mocnym elementem tej konferencji. To może o tych problemach porozmawiamy za chwilę. Obecność Polski w NATO jest niezagrożona, przynajmniej nikt nie mówi inaczej, ale jaka przyszłość czeka samo NATO, sam sojusz? To jest bardzo trudne i bardzo złożone pytanie. Najogólniej rzecz biorąc, NATO podlega
pewnym kryzysom w chwili obecnej. Wynikają one z tego, że po pierwsze zmienił się świat, w którym ta organizacja funkcjonuje, a w związku z tym, że zmienił się również świat, zmieniają się do pewnego stopnia amerykańskie interesy. Musimy pamiętać o tym, że NATO powstało jako organizacja, której głównym celem była ochrona tej części półkuli przed zakusami Związku Radzieckiego, jego sojuszników. Związku Radzieckiego od roku 1991 nie ma. Układu Rosja oczywiście ma pewne tam, powiedzmy, neoimperialne ambicje, ale nie jest już tak silna jak kiedyś. Głównym wyzwaniem w tej chwili dla Stanów Zjednoczonych jest Chińska Republika Ludowa i jej wzrastająca potęga. W związku z tym Stany Zjednoczone w coraz większym stopniu przenoszą swoje zainteresowania geostrategiczne w region Pacyfiku, w region Oceanu Indyjskiego i ta półkula nie jest dla Amerykanów już tak bardzo ważna. To ma potem bardzo różnice konsekwencje. Stany Zjednoczone pragną, aby państwa partycypujące w tej organizacji wydawały więcej na swoją obronność, około 2% PKB. No i to powoduje różnego typu spory. A ile wydają te państwa? Przeważnie poniżej. Tutaj to są bardzo zróżnicowane wydatki, natomiast no, niewiele państw dociera, powiedzmy, w te okolice 2% PKB, bądź nawet je przekracza. I to jest bardzo duży problem, powód bardzo wielu sporów pomiędzy Waszyngtonem, Berlinem, Paryżem i innymi państwami partycypującymi w sojuszu. A to nie jest tak, że poważne i szerokie konflikty zbrojne, jak na przykład wojna II światowa, są już dawno za nami. Jeżeli chodzi o zimną wojnę, też już wiele osób jej nie pamięta, znaczy tylko z książek. I wydaje się, że tego typu sojusze wojskowe jak NATO już są coraz mniej potrzebne. Z jednej strony pokusa takich twierdzeń jest dosyć silna, ponieważ żyjemy w świecie, który no, jest niewątpliwie miejscem najbezpieczniejszym od wielu stuleci. Z drugiej strony zawsze panowała rywalizacja pomiędzy największymi mocarstwami świata. Ten, powiedzmy, okres, który często bywa przez analityków nazywany jednobiegunową chwilą, kiedy Stany Zjednoczone sprawowały no, niemalże hegemonię nad światem i nie miały tak naprawdę wokół siebie państw, które mogły rzucić im wyzwanie. Ten moment się kończy, Chiny robią to coraz śmielej. No, jesteśmy zresztą świadkami wojny handlowej pomiędzy tymi państwami, którą zresztą tutaj kilkukrotnie u państwa komentowałem. Dlatego myślę, że nie można mówić w ten sposób, że takie sojusze nie będą potrzebne. One zawsze będą potrzebne, mogą różnie funkcjonować. Ja nie mówię, że nie są, ale że takie wrażenie mogą ludzie odnosić, że po co nam ten sojusz wojskowy, skoro nie ma wojny, jest pokój i wojna się nie zbliża. Wrażenie mogą takie mieć jak najbardziej, bo tak jak mówię, przez ostatnie no, 20 lat z hakiem amerykańska potęga była właściwie niepodważalna. Nikt nie mógł rzucić Amerykanom wyzwania. Wydawało się, że będzie tak zawsze. Była gwarantem pokoju na świecie. Była gwarantem pokoju na świecie Pax i pewnego Americana, rodzaju. Pax Americana, dokładnie. A teraz to się zmienia. Teraz to się zmienia. Amerykanie obawiają się wzrastającej potęgi Chin. Chiny mają też swoich różnorakich sojuszników, między innymi Rosję, Iran i tak dalej. No i to właśnie. To jest pewna zmiana. To jest pewna zmiana, w którą musi się do jakiegoś stopnia wpasować NATO. Znalazłem ranking państw, jeśli chodzi o wydatki na obronność, czyli wydatki na wojsko. To prawdopodobnie jest CIPRI, prawda? On nie jest najświeższy, ale no jakby wydaje mi się, że tu niewiele się mogło zmienić. No więc Stany Zjednoczone wydają 2,5 razy tyle, co cała Unia Europejska. No jak najbardziej, to jest pewien dobry komentarz. 10 razy więcej pewien niż dobry komentarz. Rosja. Pewien dobry komentarz właśnie no, do tych sporów na tle wydatków na zbrojenie. Amerykanie chcą, aby kraje NATO w większym stopniu ponosiły odpowiedzialność za funkcjonowanie tej organizacji. A takie przymiarki do stworzenia takiej swego rodzaju armii Unii Europejskiej, to zwłaszcza jak się pojawił Trump w Waszyngtonie, w Białym Domu, to się takie pomysły pojawiły w Europie. To są realne pomysły? Czy to są realne pomysły? One pojawiają się tak naprawdę od wielu lat. Do tej pory nic na tym tle nie udało się stworzyć. Znaczy, natomiast nic dużego przynajmniej. Nic dużego przynajmniej. Natomiast powiem tak, to jest uzależnione od tego, jak będą wyglądały stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony głównymi mocarstwami europejskimi, to jest Niemcami oraz Francją.
Jeśli rzeczywiście spełniłby się, nie daj Boże, taki scenariusz, bo dla Polski byłby on fatalny, że NATO uległoby jakiejś dezintegracji, no to z pewnością Berlin i Paryż musiałyby tutaj powołać jakąś nową, podobną formułę, w dużej mierze pod własnym przewodnictwem. A myśli pan, że jest taki możliwy scenariusz, że Amerykanie wyjdą z NATO? W chwili obecnej taki scenariusz jest bardzo mało możliwy. Wydaje mi się, że wynika on też z tego, że tak naprawdę wiele państw, nawet kontestujących amerykańskie przywództwo nad Zachodem i nie tylko nad Zachodem, no nie potrafi sobie wyobrazić sytuacji, w której tych Stanów Zjednoczonych i ich parasola bezpieczeństwa nie ma. I to jest, myślę, tutaj jednym z największych gwarantów. No jest, ale spory będą na raz. Jest w tym trochę bicia piany. Ja przeczytałem komentarz jednego z amerykańskich dziennikarzy, chyba Washington Post, który powiedział, że jak już nie mają o czym pisać, bo nic się nie wydarzyło, to piszą o kryzysie w NATO. A my do rozmowy wrócimy za chwilę. Loża radiowa. A w dzisiejszej loży rozmawiamy o obecności Polski w NATO. Jutro konferencja naukowa DMU poświęcona, organizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, a naszym gościem jest, przypominam, dr Stanisław Niewieński. Panie doktorze, kiedy wchodziliśmy do NATO, mieliśmy armię, która tak naprawdę była jeszcze armią dawnego Układu Warszawskiego. Jak najbardziej. Taką dość siermiężną, która, jak pamiętam, zajęć szkolenia wojskowego na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu jeszcze wtedy, w USP, jeszcze nie było uniwersytetu, tłumaczono nam, że my w ramach obrony Układu Warszawskiego będziemy zdobywali Danię. No faktycznie, w 99 roku to była jeszcze armia pamiętająca czasy zimnej wojny, pamiętająca czasy Układu Warszawskiego. Przez te 20 lat, które minęło od tamtego czasu, polska armia zmieniła się w dosyć znacznym stopniu, została uzbrojona w nowy sprzęt, została przede wszystkim sprofesjonalizowana. W tej chwili mamy armię zawodową. Musimy jednak pamiętać o tym, że członkostwo Polski w NATO to nie jest tylko i wyłącznie zagadnienie czysto wojskowe. W wyniku włączenia Polski do struktur tej organizacji, Polska została włączona tak naprawdę w krwobieg świata euroatlantyckiego, mogła dzięki temu skorzystać z Pax Americana, tej jednobiegunowej chwili, która była w dziejach świata czymś tak naprawdę niespotykanym, ponieważ przez te kilka dekad pewna rywalizacja międzynarodowa została zamrożona. Dało to dużą stabilność układowi międzynarodowemu. Dzięki temu Polska mogła się wzbogacić i dojść do tego momentu, w którym dzisiaj jesteśmy, a więc bycia już względnie zamożnym państwem. Ceną był udział w różnego rodzaju operacjach NATO. Tak, jak najbardziej. Warto było? Bo tu politycy i ludzie różnie mówią. Czy warto było? No w momencie, w którym włączamy się w działalność jakiejś organizacji, no to zawsze jest to związane z pewnego typu kosztami. A czy na tych misjach polskie wojsko zyskuje? Nie mówię o gotówce, tak? O pieniądzach, ale korzyści z tego są jakieś dla wojska? Tak najbardziej. Przede wszystkim zdobywanie doświadczenia na polu walki. To jest coś, no, co jest tak naprawdę, no, bezcenne. Mhm. Czyli armia nam się sprofesjonalizowała nie tylko dlatego, że stała się zawodowa, ale także dlatego, że się, mówiąc obrazowo, ostrzelała w Iraku i w Afganistanie. Ostrzelała się, stała się bardziej profesjonalna, ale tak jak mówię, ja bym tutaj, właśnie oceniając to nasze członkostwo w NATO, nie sprowadzał tego wyłącznie do kwestii militarnych. To jest przede wszystkim, no, to miało też konkretny wymiar polityczny oraz ekonomiczny. Czyli jaki status Polski na arenie światowej? Stał się wyższy, większy? Stał się wyższy, a przede wszystkim, no mówię, dzięki temu zaczęliśmy w większym stopniu korzystać z włączenia się w te struktury euroatlantyckie. Korzystaliśmy dzięki temu z Pax Americana, tej jednobiegunowej chwili. No i przede wszystkim, no, ogromnej stabilności świata, ale także naszego regionu. Tak pan mówi w czasie przeszłym o tym korzystaniu, to już za nami. To znaczy mówię to w czasie przeszłym, ponieważ, no, że się tak wyrażę, no przychodzę tutaj jako osoba zapowiadająca do jakiegoś stopnia naszą konferencję. Mhm. Ona ma jednocześnie być poświęcona temu 20-leciu. Nie znaczy to jednak, że to jest czas przeszły. Myślę, że będzie to jeszcze czas przyszły i jak najbardziej bym sobie tego życzył. No tak, czyli zostajemy w NATO. A NATO zostanie z nami? Myślę, że tak. Myślę, że nie można tutaj
wchodzić w jakieś takie bardzo skrajne, negatywne komentarze. Trudno jest mi sobie wyobrazić rozpad tej instytucji, ale na pewno będzie ona musiała borykać się z różnymi problemami. Być może będzie musiała, co zresztą od kilku lat robi. W roku na przykład 2010 mieliśmy szczyt NATO w Lizbonie, gdzie też również wskazywano na to, że ta organizacja ma w większym stopniu na przykład włączyć się w misje stabilizacyjne na całym świecie, a więc nie jest to już tylko obrona, powiedzmy, w ramach północnej półkuli, ale także no, jakieś większe zaangażowanie w świecie. Być może po raz kolejny instytucja będzie musiała dopasować się do zmieniającego się świata, ale nie oznacza to i nie musi to być związane z jej rozpadem, końcem. A jest taka wola, żeby dopasować tę instytucję do zmieniającego się świata wśród państw członkowskich? Wszyscy zauważają taką potrzebę, czy nie? Każde państwo to zauważa. Problem jest jednak taki, że każde z nich definiuje to trochę inaczej. Jeszcze zapytam, czy pana zdaniem mamy szansę na to, co było takim hitem ostatnich miesięcy, czyli Ford Trump? To jest bardzo zawiła kwestia. Odpowiem na to pytanie w ten sposób. Z pewnością jest szansa na to, aby Amerykanie byli do jakiegoś stopnia w Polsce bardziej zaangażowani. Czy jednak w takiej formie, w jakiej chciałyby to nasze elity, trudno jest mi powiedzieć. Jest z tym związany pewien problem. Zresztą poruszyliśmy go na samym początku. Amerykanie mają dzisiaj kompletnie inne priorytety. Dla nich głównym wyzwaniem są Chiny i obrona swojego stanu posiadania w basenie Pacyfiku, basenie Oceanu Indyjskiego. To jest dla nich najważniejsze. To jest dla nich absolutnie topową kwestią. A Bałtyk przy okazji. Dokładnie. Jeśli miałbym więc odpowiedzieć jakoś pokrótce na to pytanie, myślę, że jakaś szansa zwiększenia tej obecności jest. Aczkolwiek, czy to będzie stała baza, tak liczna i dysponująca takim licznym personelem, jak chciałaby Polska, trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Byłbym tutaj jednak nieco sceptyczny. No cóż, zapraszamy na jutrzejszą konferencję, godzina 12, w samą południe w sali Orła Białego na Ostrówku, czyli w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej i 20-lecie naszej obecności w NATO. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był się dr Stanisław Niewiński. Dziękuję państwu. Dziękujemy. Loża radiowa.